To jest Luni. Luni to jest Luni. Luni chce, abym wbił 400 subów. Zostawisz dla nas łapkę w górę i suba? Cześć, tu Ernest. Dzisiaj o 8 rano rozpoczęła się przerwa techniczna. W czasie tej przerwy twórcy gry wprowadzili łatkę, która miała na celu poprawić kilka błędów. Po pierwsze, do szafek wrócił topór rozkodowujący. Kilka dni temu został on wyłączony, ponieważ przez pomyłkę przypisano mu lepsze statystyki. Można było z nim szybciej biegać i dalej uderzać. Dzisiaj wszystko wróciło do normy i działa teraz tak samo jak każdy inny zbierak. Naprawiono też błąd, który powodował, że mapa była w niskiej jakości na konsoli PS4. Naprawiono też błąd, który powodował, że grę wywalało po zmianie stylu postaci, najczęściej na Androidzie. I to w sumie tyle z poprawek, o których wiemy. Niestety w grze dalej jest kilka błędów, które, jeśli mam być szczery, są bardzo poważnymi błędami. Cofnijmy się w czasie. Pamiętacie przenośną Tyrolkę? Ten błąd pojawiał się i znikał raz na kilka miesięcy. No i słuchajcie, po raz kolejny wrócił do gry. Ale tym razem można mieć przenośną Tyrolkę, która niszczy wszystko, plus można skakać, co było niemożliwe w poprzednich edycjach tego błędu. Do tego sezonowy sposób jest o wiele łatwiejszy. Aby aktywować przenośną Tyrolkę, wystarczy wejść na dowolną Tyrolkę na samym początku i ruszyć do tyłu. Z jakiegoś powodu spadniecie z liny, ale Tyrolka zostanie. W tym stanie niszczycie wszystko na swojej drodze. Przy okazji nasza postać wydaje bardzo głośny, zapętlony dźwięk. Ale to jest głośne! Co? To jak to co? Jak już mówiłem, tą edycję błędu przenośnej Tyrolki wyróżnia to, że można z nią skakać. To było niemożliwe w poprzednim sezonie. Destrukcja i reakcja innych graczy jest jednak taka sama. Granaty nie wróciły jeszcze na pole bitwy. W moim ostatnim filmiku dałem wam znać o tym, czemu zostały wyłączone. W skrócie, jeśli zbindowalibyście sobie rzucanie na scrolla, to moglibyście rzucić tym sposobem całym ekwipunkiem granatów na raz. To aż 30 granatów rzuconych na raz. Mamma mia. Nic dziwnego, że je wyłączyli. Wejdą z powrotem pewnie za tydzień. Co ciekawe, ten błąd z rzucaniem kilku przedmiotów na raz dotyczy też kilku innych rzeczy. Oto puszka. Zadaje 20 punktów obrażeń graczom i niewielkie obrażenia strukturom. Ale jeśli uzbieracie dużo puszek i rzucanie przypiszecie do scrolla, na myszce oczywiście, to... No, nie chcę wiedzieć, co by było, gdyby ktoś miał cały ekwipunek mitycznych rybek. W grze zaszła jeszcze jedna zmiana, ale tydzień temu. Cały czas mi to wypadało z głowy. Pamiętacie ten most ze sierbanych szuwarów? Kilka tygodni temu z nieznanego nam powodu został załatany. Tydzień temu cofnięto tą zmianę. Można już bez problemu przejść pod tym niewielkim mostem. Jestem ciekaw, co na początku było powodem załatania go. Krążą teorie, że ta zmiana była powiązana z balansem gry. Twórcy gry mogli zbadać odzew graczy i cofnęli to. A w temacie wycieków to Fortory dał znać, że do plików gry dodano nowy tryb o nazwie Now Playing. Po polsku to byłoby jakieś teraz w kinach albo teraz grane. Oto jego opis. Masz ochotę na risky and chill? Spędź czas w trybie teraz w kinach, aby obejrzeć cogodzinne pokazy Punk'd. Szczyt godziny, co godzinę. Z tego co wiedziałem, Punk'd to jakieś reality show, w którym to grupka osób prankuje siebie nawzajem z ukrytymi kamerami. W tym roku podobno ma wyjść nowy sezon. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ten tryb wejdzie do gry, ani czy w ogóle będzie. Mam nadzieję, że tak. Risky and chill brzmi bardzo fajnie. Ten sam wydobywca danych udostępnił informację o tym, że niedługo w lobby może pojawić się odliczanie. Do czego? Pewnie do eventu. To jest krótka wzmianka w plikach gry. Nie wiemy kiedy i czy na pewno takie odliczenie się rozpocznie. Spedaj się za to dał znać, że wyzwania Deadpoola mają trwać aż do 15 maja. Otworzył on te wyzwania w starej wersji zakładki z wyzwaniami, gdzie widać odliczanie do końca tego eventu. Wiemy, że event Deadpoola ma trwać do końca tego sezonu. To by oznaczało, że ten sezon zostanie przedłużony. Zamiast 30 kwietnia zakończy się prawdopodobnie 15 maja. To by się zgadzało z ciekawostką od Hypexa. Twórcy gry mają zaplanowane jeszcze dwie duże aktualizacje na ten sezon. A jak już wiecie, te duże są co 2 tygodnie. Następna będzie za tydzień,
14 lub 15 kwietnia, a druga wyszłaby 29 kwietnia, a dwa tygodnie później nowy sezon. Prawie każdy sezon był przedłużany, więc to bardzo prawdopodobne. I to tyle o tym update'cie. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.